Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020 Czes, Norway, czyli ścisła tutaj czołówka światowa, gra w bardzo silnej kołówce w Norwegii, a bohaterami tej partii był Fabiano Caruana, aktualny wicemistrz świata z Lewonem Aronianem. Partia miała przebieg bardzo ciekawy, dlatego też będziemy tą partię analizowali. Bardzo niestandardowo grali panowie, szczególnie Lewon Aronian gra szachy takie bardzo zwariowane, co się może bardzo też podobać. Dużo tego bardzo, więc bardzo serdecznie zapraszam do analizy. I moi drodzy. Białe rozpoczęły ruch, ruchem d4, Lewon Aronian odpowiedział skoczek f 6 c4, posunięcie e6 i widzimy, że szykuje nam się obrona Nimcowicza. Tak też się dzieje. Skoczek na c3, goniec na b4. Mamy standardową pozycję po trzech posunięciach obrony Nimcowicza. Plan czarnych tutaj jest taki, aby zrobić szybki rozwój, czyli zrobić roszadę, Próbować zbić skoczka, zdwoić pionki przeciwnikowi, uderzyć potem w centrum e, pionkami, no i grać po prostu w szachy, próbować wyprowadzać figury. Normalna rzecz. Wariantów jest cała masa ze strony białych. Białe mogą zagrać E3, czyli system Rubinsteina. Mogą zagrać posunięcie F3, mogą zagrać Hetman C2. A3 też jest spotykane. No, skoczek F3 jak najbardziej. Bardzo dużo możliwości, bardzo dużo teorii. No ale Karłana postanawia wybrać posunięcie F3. Ten ruch ma na celu, żeby szybko wypromować tutaj pionka na E4 i zbudować bardzo silne centrum. Jeżeli by to się udało tutaj białym, no to mogłoby być bardzo nieciekawie. Znaczy też pewnie wygodnie ze strony tutaj białych, ale to nic jeszcze nie znaczy, bo zawsze możemy tutaj zagrać pionkiem D5 i pilnować tego E4. A Ronian postanawia zagrać posunięcie 3 C5. Jak najbardziej możliwe i jak najbardziej e, grywalne w tych pozycjach. Wybicie najlepsze na pewno nie jest, bo goniec zawsze odbija albo tutaj zbijamy, robimy trojaczki. E, więc wybicie pionkiem centralnym, pionka bocznego w tym wypadku dla białych nie ma kompletnie żadnego sensu należy tego pionka tutaj przetransportować jeszcze wyżej albo dla nas z tej perspektywy jeszcze niżej żeby trzymać te centrum jak najmocniej no i tak, widzimy, że plus jest czarnych taki, że goniec tutaj cały czas strzela w skoczka wymiana tego gońca tego skoczka jest, jest, jest ok dla czarnych, to nie jest nic złego, oczywiście biały się te, też z tym liczy i zachowuje parę gońców wtedy ale Aronian już zagrywa takie posunięcie naprawdę mega fajne, mega ostre i y, które y, pokazuje przede wszystkim przeciwnikowi, że lekko nie będzie i chce grać na wygraną już od samego początku i jest to posunięcie B5. Czy taki ruch do głowy wam przyszedł? No y, osoby, które grają te schematy na pewno taki ruch znają. Skoczek zbić nie może, jak y, sprawa oczywista. Pionek, mo, mógłby pionek zbić, ale tutaj mamy też skoczek, bije D5 i... Pionek boczny jest wymieniony za centralnego pionka. Myślę, że dla czarnych jest to o wiele lepiej. Posunięcie E4. Posunięcie E4 zagrał Karła, Sprawa też normalna. Wzmacnia tutaj centrum. Trzyma ten trzon pionowy. Można tutaj próbować oczywiście wybijać na C4 i rozbijać to centrum. Takie opcje również są. Ale Aronian postanawia zagrać tutaj na aktywność figur przede wszystkim i robi posunięcie D6. To też jest standardowe posunięcie w, w tego typu strukturach, dlatego że goniec się tutaj otwiera i nie pozwala na przykład Pinkowi zagrać D6 w pewnym momencie. No i przede wszystkim stabilizuje tutaj centrum, tak? No, Roszada oczywiście jest możliwa jak najbardziej. Tutaj goniec D2 ze strony Karuany. No, powiem tak, to wymusza przede wszystkim tutaj wybicie, znaczy wymusza, no, wcale nie trzeba tego bić, ale wybicie mogłoby być Całkiem dobre. Tak w partii też poszło, nie będę tego ukrywał. Trzask szybki. No i tutaj pionem oczywiście nie zbijemy, po to graliśmy gońcem, żeby wybić gońcem, nie psuć struktury. No i Ronian miał na, tutaj na to plan. Po prostu postanowił zagrać pionkiem od razu na B4 tego gońca przegonić. Bicie na F6. No najlepsze by nie było, bo tu Hetman fajnie wybija i atakuje. Przede wszystkim B2. E, moi drodzy, tutaj trzeba grać mega agresywnie. E, na przykład, jakby Goniec wybił, Hetman by wybił, Pionek by wybił, no to Goniec wybija Hetman, wybija. Wyobraźmy to sobie i skoczek D7. Tu się wszystko pięknie trzyma e, i planujemy wybić na B2 Pionka. Ewentualnie, jak Hetman wróci na D2, no to robimy Roszadę. Rozwój czarnych jest za cenę piona gigantyczny i myślę, że przewaga czarnych z tej strony byłaby bardzo, bardzo wyraźna. Goniec poruszył się na D2 i rani Kończy rozwój robiąc roszadę. Pamiętajmy o szybkiej roszadzie, wtedy jest problem z głowy. Zauważcie, że białe tutaj mają niewyprowadzone jeszcze figury, ale to jest wszystko myślę, że normalne to jest cena za to, za te piękne pionki w centrum. I cena też jest za to, że mamy tutaj parę gońców. Czyli podsumowując, rozwój mają czarne szybszy, ale białe mają przede wszystkim silne centrum i parę gońców. Partia, pozycja jest jak najbardziej normalna i grywalna z obu stron. Zawsze to powtarzam. Kwestia gustu, kto jakim kolorem woli grać. Kto się w tym lepiej, lepiej czuje, w jak, w jakiej, yy, z której strony. Posunięcie skoczek E2 ze strony białych, i teraz yy, Aronian. Aronian w ogóle należy do takich zawodników, który, yy, którzy yy, lubią bardzo grywać nowe idee, niestandardowe posunięcia. Yy, ten ruch, który za chwilę zagra Aronian, jest posunięciem takim, powiedzmy, niestandardowym, leciutko. Yy, no ale yy, ja na przykład, bym powiem w ten sposób. Ja bym próbował na przykład. Wybić tu pionka, zagrać wieża E8, skoczek D7, czyli tak bardzo, bardzo standardowo. Aronian szuka, szuka takich nowych posunięć, które dałyby jakąkolwiek opcję zamieszania tutaj w tym kotle. Skoczek na H5. Mój drodzy, dziwny ruch na pozór. No, Widzimy, że jak tutaj Pionek przegoni gońcy, skoczka, to Hetman ma wtrącenie na H4, i król e, jest w bardzo poważnych terapatach skoczek na G3. No tutaj jest koniec partii, bo skoczek bije G3. <laughs> Zdobywamy po prostu materiał. Więc e, G4 jest niemożliwe. To jest bardzo dobra sprawa. No ale jest takie zagranie goniec e3 i, to, y, i ten ruch y, już wygląda bardziej standardowo gdyż goniec na f2 zawsze króla obroni więc g4 jest teraz możliwe no ale Aronian miał to wszystko w planach i zauważmy teraz następne posunięcie f5 Posunięcie F5 bardzo gryzie te pionki centralne. To jest m, bardzo dobra decyzja, praktyczna. E, komputer to niby ocenia troszeczkę y, gorzej dla czarnych, ale ja się z tym nie zgadzam się z tym komputerem. Moi drodzy, to jest praktyczna, dobra decyzja, gramy z ludźmi. Poza tym. E, Poza tym tutaj chcemy rozbić centrum i atakować króla, gdy mamy już wieżę w grze. Na przykład skoczek w grze, no to faktycznie stoi, skoczek powiedzmy stoi w miejscu, goniec za chwilę może y, przejść jak żyleta, tak, po, po diagonali, więc tutaj jest wszystko, y, myślę, że dobrze przemyślane. No i teraz Karuana y, postanawia wybić pionka na D6, nie wytrzymuje tej presji ataku, na, y, y, ataku w centrum, tak to też odczuwam. No, i goniec tutaj: wybija na e Ja jestem z tej pozycji już czarnymi bardzo zadowolony. Moi drodzy, no, niektórzy z Was mówią, że utożsamiam się tutaj z lepszymi pozycjami, ze zwycięzcami. No, powiem tak: po prostu pokazuję Wam, jakie są opcje. No, zawsze któraś strona chce wygrać, zawsze która strona chce przegrać. Może tak i nie no, kiedyś może będzie analiza e, zupełnie odwrotna, że będziemy utożsamiać się tylko z przegranymi. Moi drodzy, to jest analiza, trzeba analizować nieważne kto z kim gra. Lecimy dalej. E, w tym momencie pionek wybił e, tutaj na F5, e, no i wieża wybiła na F5. No i teraz zaczynają się schody bo trzeba się liczyć z tym, że tutaj będzie zagrane takie posunięcie g4 z widełkami i musimy sobie to przeanalizować. Tak w partii nie poszło, bo ten ruch g4 jest zły, ale trzeba wiedzieć, jak zareagować. Zobaczmy. Jeżeli będzie g4, to wieżą zbijamy tutaj na f3 i od razu zobaczcie, jest wybicie tutaj gońca za chwilę. Jeżeli bicie skoczka, to bicie gońca i jest wszystko w porządku. No ale może nastąpić taki rugoniec g2. A widzimy, te wieże mają wielki problem. Ale następuje taki konkretny wariant. Wieża bije na e3. I jeżeli goniec zbija tutaj wieżyczkę, to w tym momencie skoczek f4 i jest moi drodzy po zawodach tutaj ginie, e, ginie skoczek na e2 ta wieża nie miała znaczenia ale cofnijmy sobie dwa ruchy jeżeli teraz na przykład byłoby wybicie na h5 co by było trochę trudniejsze dla czarnych jakby mia nie miały tego przygotowane ale pierwszy ruch jeszcze myślę że jest oczywisty szach na h5 no król musiałby czmychać na d2 ale lepszego wyboru by nie było e, no i hetman na g5 zauważmy atakujemy gońca ale tutaj przede wszystkim robimy potencjał związanie król jest troszkę w tarapatach jakby odszedł król no to zbijamy gońca i po zawodach no ale jeżeli goniec teraz by wybił na a8 to fantastyczny ruch znaczy fantastyczny no, przemyślany goniec c4 i teraz powiedzcie mi jak zagrać i bronić się przed takim ruchem wieża bije e2 z podwójnym szachem nie widzę możliwości wygrana partia ze strony czarnych jest nieunikniona Oczywiście, no tutaj wszystko było przemyślane też przez Caruana. Nie mógł sobie pozwolić na ten ruch g4. Hetman zagrał na d2. Hetman zagrał na d2 i w tym momencie Aronian kończy rozwój, zagrywa skoczek d7. Um, moi drodzy, jeżeli znowu by nastąpił ruch g4, bo sytuacja się trochę zmienia, oczywiście, ale po, po g4 mamy tutaj opcję skoczek e5 i wchodzą nam widełki, poza tym też jest opcja skoczek c4 no y, mówiąc brzydko, przepraszam za wyrażenie rozpierducha, no tak, tak po prostu czasem trzeba użyć takiego słowa, żeby zrozumieć sens pozycji e, Roszada, wybaczcie za to słowo, ale musiałem, po prostu nie mogłem się powstrzymać e, długa Roszada ze strony e, tutaj Karuany e, no i w tym momencie e, Hetman Hetman A5. Atakujemy y, króla przeciwnika. Tutaj biały mógłby zagrać B3. Ten ruch mi się y, generalnie podoba. Bo tutaj Hetman broni na A2, jakiś jeden szach, no ale tutaj jakiś prześwity goniec w przyszłości. No ale posunięcie D5 byłoby bardzo mocne, rozwalające totalnie tutaj te skrzydło i bardzo niebezpiecznie by się zrobiło. Jeżeli by wybicie było, no to wieża wybija jak najbardziej. Moi drodzy, tak w partii nie poszło po Hetman A5, król ruszył na B1 i tutaj białe świadomie oddają pionka na C4. Bardzo fajny, wygodny ruch, z tempem jeszcze atakujemy na A2. Skoczek C1 też mądre zagranie, dlatego że od razu jest yy, obrona. Na A2, i tutaj propozycja wymiany gońców. Na co czarne się zgodzić nie mogą, jeżeli chcą utrzymać opcję w ataku. Cały czas zauważmy, że tutaj grozi G4. Jeżeli by było G4, to mamy odpowiedź wieża D5, więc nadal nie tracimy figury. A wszystko ma tu pod kontrolą. Yy, tutaj poszło bicie na D6. Sprawa normalna, i Skoczek spokojnie wrócił sobie na F6. No i podsumujmy lekko pozycję, moi drodzy. Para gońców u białych. W pionach jest porówno, no ale czarne napierają tutaj na króla. Wieża stoi dosyć niestandardowo, ale ona zawsze tutaj sobie czmychnie, figury się wszystkie bronią, król bezpieczny, No, grać nie umierać, jak to się, jak to mawiają, albo ja tak mówię. Nieistotne myślę. Hetman na C6 ze strony tutaj białych. I wieża na E8. Musiała gdzieś zagrać aktywnie stępem, bo była atakowana. Sprawa prosta. Goniec F2 ze strony tutaj wicemistrza świata. No i teraz Aronian popisuje się bardzo dobrym ruchem. Eee, no, bardzo dobrym zresztą. E, gdzieś te skoczki muszą czmychać, żeby mieć większą siłę. No, <laughs> skoczek ruszył na B8. Dobry ruch. No właśnie, dobry. Atakujemy Hetmana i przyprawiamy tutaj Karuanę o konkrety. Coś musi Karuana z tym Hetmanem e, zrobić. No jeżeli ucieknie na przykład na B7. 7. Powiedzmy, no to tutaj mamy opcję C4 i przeciwnika gnieciemy pionkami. Wieża o gotowości do ataku. No i tutaj Caruana dlatego postanawia wymienić hetmany, wymienić hetmany, żeby tą pozycję uprościć, no nie ma wyjścia, e, trzeba tą e, wymianę hetmanów e, chyba zrobić, ale taki, w takich warunkach na, na naszych zasadach, c4, bardzo fajny ruch, zobaczcie wieża też się łączy tutaj z hetmanem i się wszystko broni, hetman wybił na a5, wieża bije na a5 i wieża na d4 z atakiem tutaj na gońca, wieża c8, Widzimy, że wieża z E8 już nie ma tutaj żadnych dobrych pól do, do realizacji swojej wolnej linii, powiedzmy w ten sposób. Więc, no, zagrywa na C8, prosta, prosta rzecz. Bronimy C4, B3 ze strony tutaj Karłany i skoczek na C6. No, skoczek wychodzi teraz w naturalną pozycję z tempem. Tutaj panowie mają naprawdę obliczenia na bardzo wysokich poziomach, na wysokich obrotach i poziomach. I przede wszystkim, no, te warianty na pewno mocno, mocno liczyli. I teraz Teraz Karuana postanawia zagrać takie praktyczne posunięcie i ono, to posunięcie jest, słuchajcie, całkiem dobre, bo jakby na przykład wieża gdzieś tam, no nie wiem, uciekła do tyłu, no to ten pionek bardzo groźnie wygląda i tutaj mogłoby się nieźle roz, rozbrykać tutaj czarne, powiedzmy skoczek d5, skoczek c3. No więc Karuana postanawia wybić na c4, jest to naprawdę dobra praktyczna decyzja, oddanie jakości, przede wszystkim, no biorę czarnymi, nie ma wyjścia, trzeba przyjąć ofiarę. No, więc bije z szachem. Praktyczna decyzja, zobaczcie. Para gońców zostaje na szachownicy, gdzie czarne nie mają żadnego gońca. E, I to jest e, dobry ruch. To Znaczy to, to Karłana zagrał naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo solidnie. No i teraz na dwoje babka wróżyła. No, pozycja jest koło równości, mimo wszystko, bo jest jednak pionek więcej u białych. E, no i trzeba jakoś grać, gdzie królem odchodzimy. Na F8 czy na H8. Jaką decyzję podjąć, moi drodzy? No, w końcówkach generalnie e, idziemy sobie do centrum, żeby król był aktywny, ale nie w tym wypadku idziemy na H8. Dlaczego? Dlatego, że gońce mogą tu tutaj króla mocno w przyszłości atakować i na c na przykład męczyć tego króla, po co on ma iść na, yy, na atak znaczy yy, po co ma się król tutaj pchać, żeby ewentualnie go atakować, jak można spokojnie schować, bo jeszcze, jeszcze sporo figur, jeszcze sporo figur trzeba grać, wieża d1 ze Strony białych e, i wieża zagrywa sobie spokojnie na E5. Jakieś ruchy trzeba wykonywać. Wieża D6, a Ronian przede wszystkim stara się ustabilizować figury. E, no i znowu posunięcie skoczkiem, fenomenalne, moi drodzy. Gdzie do przodu i skoczkiem, gdzie do przodu i skoczkiem, tam czy tam? Nie, na E8. Na E8 atakujemy po prostu wieżę, wieża czmycha na D2. Nie ma wyjścia, no tutaj każda wymiana dla czarnych jest dobra i skoczek C7. E, no skoczki e, nabierają tutaj wielkiej siły. Tutaj jest opcja skoczek B5, więc trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Skoczek Skoczek e2, zagrały sobie tutaj białe i skoczek b5, skoczek b5, król b2, no widzimy, że tutaj grozi szach i wzięcie gońca, więc król b2 zostało zagrane, mimo wszystko skoczek ruszył na a3, słuchajcie, goniec na a6, tutaj trzeba też uważać białymi na takie wtargnięcia wieża C2 dlatego ten skoczek tutaj pełni taką rolę niezłego strażnika i próbuje tworzyć siatki matowe na białe wieża D8 próba wymiany wież, no co się kończy oczywiście wymianą wyjścia nie ma no i czarne troszeczkę odetchnęły powiedzmy ale ta pozycja nie jest taka prosta jeszcze, żeby wygrywać, czarny równie dobrze może przegrać tą pozycję widzimy, że na przykład tutaj jakbyśmy zbili na A7 gońce no, to też pojawia się opcja na przykład wieża A5. No, robi się niebezpiecznie, moi drodzy. E, więc trzeba uważać. 1 C1. C1 idzie, żeby trzymać się. Gardę, że tak się wyrażę. Koni na e6, goniec na d3. No tutaj panowie grali, grali takie posunięcia, aby grać mi się wydaje. Znaczy Aronie chce wygrać tą pozycję, ma jakość więcej. Skoczek c5, król d2. No i pozwala mu na to, żeby wymienić gońca. Więc od razu to czyni. Daje szacha wieżą, skoczek d4 moi drodzy. No i ta wieża, no coś trzeba grać, tak? To nie jest prosta gra. To nadal nie jest prosta gra. Wieża, przepraszam, nie wieża d8, tylko wieża ruszyła na d7. Dokładniej, żeby bronić jeszcze przy okazji piąta a7. No i jaki plan czarnymi? Ważne dla białych, dla czarnych jest to, że tutaj pionek pilnuje tego miejsca i skoczek c4 i c2, że król nie może się te przede wszystkim tędy przedostać do, tego, do tych pionków, więc plan czarnych jest taki, żeby próbować też królem trzmychać do centrum. Jeszcze nastąpiło g4, tutaj kontrolne zagranie a5 wyżej trochę pionki ustawić goniec na g3 no i w końcu ten nasz król wraca do łask i leci do centrum trzeba trzeba w ten sposób goniec ruszył na e5 i moi drodzy taka czysta prowokacja ze strony Aroniona g5 z reguły, gdy jest goniec na czarnym polu, nie staramy się ustawiać pionków na czarnych polach, żeby, żeby goniec miał szansę je atakować, ale zawsze mamy tu podparcie, to jest jedno, a dwa, że f4 może nie jest teraz groźne, po prostu wybijamy, no i przede wszystkim prowokacja, bo król zmierza na e4, idzie po tego pionka, okej, okay, jak król tu zmierza, to skoczek zagrywa na b1 z opcją na c3, chce brać pionki no, sprawa jest tutaj też y, oczywista, jakie są zamiary, tak? Król F5, skoczek na C3. Dziwi mnie troszeczkę, że teraz Karuana nie wziął tego piona. No przede wszystkim mocni szachiści wolą grać na jakąś tam aktywność. Y no, i zagrał skoczek na C6. Pionek jeszcze nie ucieknie, ale tutaj też jest opcja wybicia, oczywiście. Wieża na D3. Wieża bardzo ładnie zagrała, kontrolując pionka na F3. Trzeba też pomyśleć, czy tu nie ma siatek matowych ze skoczkiem i gońcem. Ale Aronian na pewno to przemyślał. Zawsze skoczek wraca. Zawsze wieża może dać szacha z jednej i z drugiej strony. Poza tym, no, dwa gońce mogłyby poszaleć. Skoczek z gońcem, no, już trochę może mniej w tej sytuacji. Ale mimo wszystko, Caruana zagrywa na E6. Nie zbija tutaj pionka, ale partia myślę, że była już, by, już by była prosta. Jakby tutaj zagrał król, po prostu zbijamy pionka, potem następnego i próbujemy doprowadzić. No, skoczek wybija tego piona, skoczek również wybija na A5 i wieża wybija na F3. Tu można lekko już odetchnąć. Pionki się wyrównały, no i czarne mają poważne problemy. Goniec na d6, wieża na d3. Jeszcze tak, powiedzmy, taki ruch zdrowy, nie przeszkadzający, nie psujący pozycji. No. Trzymamy znowu tutaj gardę skoczek na C6. Wieża dała szacha. Król F6 z tej strony. No i wieża wybiła na B3. Prosta rzecz. No, goniec, skoczek, coś muszą robić. Skoczek poruszył się po prostu na D4. Ja, przypuszczam, że tu już e, niestety Karłona był lekko zrezygnowany. Wieża na H3. Widzimy, że na przykład jak goniec zagrałby na G3 i zamknął wieżę, to zawsze mamy opcję skoczek C1, żeby pionka doprowadzać, a wtedy można próbować na przykład skoczek E2, żeby tego gońca strzelić, więc e, strzelać tego gońca i wieża na pewno się uwolni. Skoczek poruszył się na F5 B3 Poruszył się Aronian. Goniec zagrał na A3, żeby nie było wtargnięcia, ale powierzy H2. Moi drodzy, wicemistrz świata złożył broń. No, czarne, białe się poddały. To jest nieuniknione, że tupion będzie szedł do góry. Skoczek E7 mógłby dać jeszcze szacha, ale to myślę, że król H8 i, i jest po prostu po zabawie. Żadnych pułapek z tej strony nie ma. Bardzo niestandardowa pozycja, bardzo ciekawa gra ze strony obydwu panów, szczególnie Aroniana, gdzie w takich pozycjach on się czuje naprawdę jak ryba w wodzie. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.